Siemanko, tutaj Forium w drugim odcinku z Minecraft na modach. I jestem w tunelu. Wywieźli mnie do jakiejś kopalni na Syberii. Miałem w ogóle ustawione? Łatwo. Miałem być na normalu. A więc słowa dotrzymam. Ale jestem hardkorowy. Zaraz pierdolę na zawał z emocji. I tutaj już się tak rozbudowałem, mówiłem, że zbuduję sobie bunkier anti-NPC, bo ja się ich boję, nie ukrywam, są straszne. Ostatnio bandyci tu przylecieli, tam coś jest i mieliśmy to sprawdzić dzisiaj. Tam też coś się bije. O, to jest kurczak Józef. On tutaj już siedzi w sumie od początku, jak jeszcze tutaj drewna nie było. Sobie pomyślałem, że pozwolę mu już zostać. Niewidzialna skrzynia. Tutaj chowam jakieś takie duperele, fatałaszki. Nie, to nie jest duperel. Tak, tak. Mam jeszcze kilof. Dzisiaj wyjdziemy na dwór w tym odcinku. Przeszukamy wioskę NPC-tów. Głód mnie bije. W sumie mypek. Albo 21 to już na zbroję jakoś będzie. To mogę uciec. Jabłko mało daje. Upiec najpierw kurczaka. Tutaj się pobudowali. Mały kurczak! Ale zaraz, tutaj się pobudowali i sieją coś. Tutaj ja zasiałem trochę drzew, bo w sumie wycięłem sporo do budowy tego domu. Jeszcze w tym czasie przepala, to pokażę wam górę. Tu są kraty takie, że NPC-ty nie wejdą, nawet jakby chciały. Ostatnio jeden stał, zaraz pokażę wam gdzie. Nie, nie tutaj. Tu jest wejście na górę. Potrzebuję jeszcze jednego żelaza na wiaderko, żeby tutaj farmę zrobić. Będę miał jakieś w końcu stałe źródło żywieniowe. Kradnę im nasiona w sumie, bo to nie szkoda mi ich. I z tego co wiem, w zwiadzie tam się chyba na tym świecie. Nie pamiętam, czy to na tym świecie, czy na innym. Ale jeśli to ten, to gdzieś tam prosto dalej będzie kolejna wioska NPC-tów. Z tego też, co się dowiedziałem na tym modzie, można po prostu, jak są dwie wioski NPC-tów, to jakieś stosunki dyplomatyczne z nimi nawiązać, że było milej handel itp. Nie mam żelaza. No właśnie. Więcej piecyków by się przydało. Jeszcze dwa. W sumie ze staka zrobić mogę piecyki. To będzie chyba 8. Tak, 8 to będzie piecyków. Postawię je. 2, 3, 3. Dobra, na razie te dwa mi się może kiedyś przydadzą. Zaraz będę miał coś z kopra. Jedzenie, żelazo schować. Dobra, jeszcze mi zostanie na potem. A, Jezu, tak biegam tutaj. Jeszcze może zainwestować się przydało tutaj w jedną drobinkę. Tak, 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 tak. Drewno też jest cenne dla mnie. A w sumie mogę sobie zostawić. Pochodnie mam, to węgiel zostawię. A nie, koper tam przepalałem. Już 4. Będę mógł sobie buty zrobić. Jeśli w ogóle się dało z tego. Zdało się. Będę miał pełne wyposażenie. Szybciej.
Dobra, to tutaj niech się przypala, albo biegam dzisiaj w tym odcinku, jestem niezdecydowany, nie wiem czego chcę od życia. Zrobię sobie jeszcze miecz. Przejdziemy się. Tutaj bandyci byli, miałem wam pokazać. O, przy tym oknie, przy tych kratach stał bandyta właśnie i oni mnie tutaj już raz zabili. Musiałem się wracać. Ręką nie zbiorę. Co jest z tobą? Coś z nimi nie tak. Coś mi się chyba z Minecraftem zrobiło. Wsadzi ryż. Odpoczywa i ma mało HP, widać, że się wtedy bili z tymi bandytami. Odpoczywa, odpoczywa. Nie ma żadnych misji dla mnie. Zdradzieckie NPC-ty, chciałem z wami nawiązać jakiś dobry kontakt, ale nie, nie. Nie mają misji, nie pozwalają mi zarobić, nic. O, nawet uderzyć się go nie da. Pomiot szatana. Śnieg jeszcze pada, zaraz sobie nowe kalosze ugrudzę. Odpoczywają. Zaraz tam będę, panie. Przywetuchu Samiru. Kawalu Koto Aru. O, ten buduje. Wzięli się do czegoś w końcu. Sprzedaję graczowi. O kurde, jak zawaliście. Macie żelazo? Brak w magazynie. Co bym mógł sprzedać w sumie? Udon. Kamień! Zaraz będę. Nie, 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 nie. Czekaj chwilę, chwilę. Ja zaraz przyniosę. Biegnij, Frodo! Biegnij! Dobra. Szybko. Nie, ja zaraz wrócę. Nie odchodź. Chodź. To ty mi chciałeś coś sprzedać. Ty? Biegnij! Tak, tak, już blisko! Jest! Czekam, no sprzedajcie mi coś. Jaki handel? O cholera, nie. Gdzie jestem? Co handluję? Pomoc, relacje, relacje między wioskami. A który tu sprzedaje? No zniknął. Nie odpoczywaj. Kujka i kata, taka sraka taka. No kurczę, już chciałem się dowiedzieć tutaj. Chciałem wam sprzedać. O ty! Ty mi coś sprzedasz! To jest rozkaz, a nie prośba. Sadzi. Odpoczywa. Odpoczywa, 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 gówniarze do roboty by się wzięły. Przyszedłem pohandlować. Ty. Ty. Może ty. Mam, no. Czy wam się to nie wydaje dziwne w sumie? Chcą ze mną handlować, teraz nie. Chamy. Nic więcej. Nic więcej niż chamy. Spalę wam tą wioskę. Przyjdę jutro, jak nie będziecie chcieli handlować, sobie inaczej porozmawiamy.
Tylko, że tym razem siłowo. Wracamy do domu. Już mi ciśnienie skoczyło, jak z nimi rozmawiam tam. Może odwiedzimy Norberta jutro. W sumie to nie muszka. Dobra, może jakieś wyposażenie jeszcze sobie. Na zbroję starczy. Tak. O, jasne, na spodnie akurat starczy. No i głowę mi widać tak ładnie, dostojnie. Silver, złoto. Z tego się nie da zrobić zbroi terowacego, bo tam byłem. Może na polowanie się uda, jak się potwory pojawią. Mógłbym też w sumie żelazo wykopać. Głodny zaraz będę. Kawałek się przejdę. Musicie mieć jakieś jedzenie. Tu już zombiaka widzę. Tu zdechnę z głodu. Dobra, nie pogniewają się jak w sumie. Zboża zabiorę. Wow, wielodzietna rodzina jakaś. O! Jak fajnie. Będę miał nasionka. Dziękuję. Jesteście bardzo mili. Dobra, okradłem was. Może już są handlarze w tym budynku głównym. Nie ma handlarzy. Tam chyba drewno ścinają, mają jakąś swoją drewutnię. Kliper tam jest. O, tu też jest. Spróbuję go zabić. Kurde. Z tego, że mi się Minecraft psuje właśnie. On może zniknąć. Nie, 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 nie wybuchaj. Jajko. Szkoda, że słabo kury widać. To prawdziwym łowcą jestem, jak znajduję te kury. Są ukryte. Gdzieś tu był creeper. Dobra, zostawiam go. Może ty ze mną pohandlujesz? Wow, masz pistony w oczach! Co? Niech ci nie zobaczy teraz! Umierasz. Dobra, ja umieram, ale... Ja tak nie chcę! Mimo i Minecraft mi się skraszował. No to na razie koniec tego odcinka. Ja tam pójdę swoje itemy odzyskać i spróbuję odciąć Minecrafta. No to życzę wam miłego dnia i na razie.